Dzisiaj organizuję imprezę halloweenową. Będzie to impreza trochę dla Mai, trochę też, żeby spotkać się z naszymi wspólnymi przyjaciółmi, znajomymi. I nie mogę się doczekać, bo słuchajcie, stwierdziłam, że zrobię coś takiego wyjątkowego i po prostu ja podejmę się tej organizacji. Będzie wycinanie dyń, jakieś takie różne aktywności, malowanie. Mega się cieszę i powiem wam, że będę mieć tylko kilka godzin na przygotowanie wszystkich ozdób, organizację i tak naprawdę zmienię naszego salonu na miejsce na, powiedzmy, imprezkę. Poprosiłam moich gości, żeby ubrali się halloweenowo, ale tak, żeby nie przestraszyć Maję, jako że właśnie Maja będzie na pierwszej części imprezki, później dziadkowie ją zabierają i też chciałam, żeby po prostu ona pierwsza przeżyła to Halloween i miała z tego taki fan. Także wyzwaniem dla mnie było znalezienie ozdób, które będą w klimacie Halloween, ale jednak nie będą aż takie straszne, żeby jej nie przestraszyły. Mam nadzieję, że uda mi się tak zrobić, żeby ona czuła się, że to jest takie właśnie fajne, a nie straszne. Na przykład takie kubeczki. Stwierdziłam, że te kubeczki mogą być nie do końca jeszcze straszne, bo one są takie trochę duszkowe, ale już w klimacie Halloween. Na przygotowanie imprezy będę miała około 3-4 godziny, więc niedużo, ale już mam kupionych wiele dodatków. Zamówiłam też kilka na internecie. Mam nadzieję, że pójdzie to wszystko sprawnie. Jako, że dzisiaj jest Halloween, to też mam ochotę wypić sobie taką kawkę. Nie będzie to czarna kawka. Robię sobie moją klasyczną, ulubioną kawkę, ale w takiej właśnie filiżaneczce. Majuśka pojechała na wieś za dziadków, Karol pojechał na spotkania. Dzisiaj go nie będzie cały dzień, więc ja biorę się za organizację. On nawet nie wiedział, jakie mam dodatki, ale to już jest klasyk, słuchajcie, takich naszych spotkań, że zazwyczaj to ja biorę się za organizację, a on takich rzeczy za bardzo nie lubi. Ja lubię na przykład takie rzeczy organizować. Ja mam taki fan, że dobra, tutaj dekoruję dom w ten sposób, tutaj przygotuję to, jakieś gry, zabawy i tak dalej, i tak dalej. Szczególnie, że mam takie poczucie, że to jest pierwszy Halloween Majuśki, bo w ubiegłym roku ona tak naprawdę leżała w wózku i ubrałam jej taki dresik z kościotrupem, no ale ona nawet nie odczuła, że było to coś innego, no bo była po prostu za mała, a teraz to jest takie pierwsze Halloween, które może poczuć właśnie jakieś wycinanie dyni, malowanie i tego typu rzeczy. Myślę, że to wyjdzie super i będziemy mieć po prostu fajną pamiątkę. Zorganizowałam dla wszystkich przebrania. Dla Majuśki kupiłam na jednym z vlogów, ale dodatkowo na przebranie kupiłam jeszcze taką właśnie piżamkę kościotrupa, jak nie będzie chciała chodzić w tej dyni, bo może to być dla niej niewygodne. Dla Karola znalazłam jakieś szybko też takie jakieś przebranie, a ja, słuchajcie, zainspirowałam się pod moje przebranie tegoroczne tym, co proponowali mi ludzie w komentarzach. Także sami się przekonacie, co to będzie. Mam nadzieję, że uda mi się to odtworzyć, bo był problem z garniturem. Zamówiłam sobie na internecie właśnie garnitur pod to moje przebranie i słuchajcie, zupełnie inny niż był na stronie, więc już na szybko wczoraj szukałam jakiegoś zastępczego garnituru i podoba mi się to. Myślę, że i tak ludzie się domyślą i że będzie to takie czytelne. No ale zobaczymy. Mam nadzieję też, że się zdążę pomalować, ogarnąć, bo tego czasu będzie krucho. Uwielbiam to, że ja jeszcze sobie tak spokojnie siedzę, no bo właśnie czekam na to spotkanie, a później będzie tutaj taki armagedon, bo wszystko będzie tutaj działo się bardzo, bardzo, bardzo szybko, ale bardzo chciałam w tym roku tak, wiecie, chociaż tak zaakcentować, bo nie czuję jakoś super Halloween w tym roku i nie mam czegoś takiego, że wiecie, już sobie przezabiałam dom w ten sposób od kilku dni, nie, zostawiłam wszystko tak naprawdę na ten konkretny dzień i podoba mi się to, że właśnie dzisiaj świętujemy to Halloween. Ja to traktuję, słuchajcie, jako taką po prostu zabawę, jako też okazję do przebrania się, trochę spotkanie ze znajomymi, właśnie z przyjaciółmi, z rodzinką i pobawienie się tym tak naprawdę. Mam takie, wiecie, małe marzenie, żeby kiedyś pojechać do Stanów właśnie w Halloween i przeżyć tam Halloween, ponieważ to musi być coś takiego niesamowitego, jak są tam przeozdobione domy, są te wszystkie imprezki i tak dalej, to musi być coś bardzo, bardzo fajnego. Chociaż i tak uważam, że z roku na rok w Polsce więcej osób się przebiera, przeozdabia domy, robi właśnie takie imprezy w ten dzień i fajnie. Ja uważam, że to jest spoko i że można sobie właśnie wykorzystać to jako taki pretekst, żeby się przebrać na Halloween. Bardzo mi się podobają stroje Ma Fashion, tutaj pozdrowienia dla Mawki, jak ona się przebrała między innymi za Matę, Kłę, bo to są takie fajne przebrania, żeby właśnie móc sobie odtworzyć czyjś look. Także jestem ciekawa, za kogo przebierze się też w tym roku, ponieważ co roku przygotowuję coś takiego fajnego, spektakularnego. Ja chciałabym coś takiego zaplanować, ale powiem wam, że w tym roku zupełnie, zupełnie to odłożyłam też po prostu przez obowiązki domowe. Zamówiłam Majusi
takie fajne czapeczki, które są połączone właśnie z szalikiem, takie kominy. Mega fajne, są w ogóle jeszcze z takim polarkiem tutaj. Myślę, że się jej będą super sprawdzać. Zamówiłam je kilka kolorów. Kupiłam ostatnio też takie halloweenowe ręczniczki, żeby włożyć je dzisiaj do łazienki dla gości. Wyprałam je już od razu, żeby były świeżutkie. Dodatkowo kupiłam też takie właśnie poszewki na poduszki i stwierdziłam, że już je od razu dam do prania, żeby też były świeże na imprezę. Powiem wam, że dużo rzeczy kupiłam też na ostatnią chwilę, ponieważ też bardzo późno zdecydowałam się, że zorganizuję takie Halloween właśnie u nas. I część rzeczy zamówiłam na internecie, a część rzeczy kupiłam w sklepach dosłownie kilka dni przed Halloween i wszystko było na przecenach. I to jest super, bo kupiłam bardzo dużo rzeczy o połowę taniej. Na razie w spiżarni sobie odłożyłam wszystkie rzeczy halloweenowe, ale zobaczcie, tutaj są właśnie talerzyki. Nawet kupiłam papier toaletowy. Halloweenowy. To taki żarcik w momencie, kiedy ktoś będzie szedł do toalety, to na pewno to zobaczy i doceni. Też nagrody, bo stwierdziłam, że chciałabym też zorganizować jakieś takie fajne aktywności. Na przykład kupiłam też jakieś Lego, świeczniki. No, jestem ciekawa, jak to finalnie wyjdzie. Jestem tego też ciekawa, bo to akurat kupiłam z myślą o Karolu. Czerwone właśnie soczewki, jakieś kły, no może krwi to raczej nie będziemy używać, ze względu na to, żeby nie ustraszyć Mai, ale właśnie takie soczewki. Zobaczymy, czy będzie chciał założyć. Tak się teraz prezentuje nasz dom. Jestem ciekawa, jak będzie wyglądał finalny efekt. Część rzeczy stąd już wyniosłam do góry, ale w ogóle cały ten kącik Majuśki chcę przenieść do innego pokoju, ze względu na to, żeby no po prostu jej tego wszystkiego tutaj nie zabrudzić, jak przyjdzie dużo osób, a żeby tutaj ten kącik zaaranżować na taki bardziej kącik halloweenowy, dyniowy i tak dalej. Także część rzeczy zostawię, oczywiście jej zaaranżuję, ale większość, na przykład tak jak ten dywan czy ten domek, wyniosę na górę. Jadę szybko po zakupy, zobaczymy ile w ogóle przyjdzie osób, bo nie mam potwierdzonych dokładnie ile będzie gości, więc tak staram się wypośrodkować to wszystko, ale muszę kupić jeszcze dynię, właśnie jakieś przekąski, napoje, także jedziemy. To jest fajne na takie skrawki, które będą po wydrążaniu z dyń tego środka. Zakupy spożywcze zrobione, update godzinowy, zostało 3 godziny, no może 3,5 do imprezy. Zapobiegawczo, słuchajcie, ja jestem pewna, że zaraz się coś wyleje, zaraz się coś porysuje. No mi szkoda tych moich mebli, ja mogę robić imprezy, ale szkoda mi mebli, więc obrusy. I tak jest taki vibe halloweenowy, więc wszędzie mogą być prześcieradła, obrusy i będzie git. Dobra, będzie trochę tandety, będzie trochę mroku, ale dla mnie właśnie takie jest Halloween. Mam też żywe świece, ale one pewnie będą odpalone dopiero wieczorkiem, a na czas imprezki z Mają główne skrzypce będzie grało to. Próbowałam wyważyć, co Majusię przestraszy, a co nie, więc postawiłam na takie nawet czasami podkoloryzowane jakieś takie upiorne rzeczy, żeby po prostu ją do tego przyzwyczaić. Myślę, że jak to będzie kolorowe, to jej to jakoś tak nie przestraszy. Taką mam przynajmniej nadzieję. Jeżeli chodzi o toaletę, stwierdziłam, że też tutaj coś dodam, jakieś takie akcenty. Tutaj będzie wrzeszcząca Marta. Manifestuję tak, żeby ta impreza skończyła się wspólnym oglądaniem Harry'ego Pottera. Bardzo to manifestuję, dlatego też przygotowałam popcornik. Zamiast Rituals'a podmieniam na takie mydełko z motywem halloweenowym. Zwykły papier toaletowy zamieniam na taki z motywem pająka. Możesz grać nietoperka. A chmurka będzie duszkiem. Duszek i nietoperek.
Update do przyjścia gości zostało 1,5 godziny, a ja jestem jeszcze tutaj w procesie rozkładania tego wszystkiego. Dziadkowie przywożą Maję za około 40 minut, więc jeszcze mam chwilę, żeby ogarnąć rzeczy spożywcze do rozłożenia, dynie i drugie tyle. Także działam i też trochę mało mówię, dlatego że skupiam się na tym, żeby się ze wszystkim wyrobić, ale powiem wam, że jestem zszokowana, jaki efekt dają kwiaty. Zależało mi, żeby właśnie zrobić takie wielkie bukiety bordowych kwiatów i faktycznie one dodały dużo, dużo klimatu i też dużo klimatu dodaje pajęczyna. Kupiłam kilka opakowań tej pajęczyny i naprawdę ona jest bardzo wydajna. Na dużo rzeczy można ją rozwiesić i jest naprawdę bardzo, bardzo rozciągliwa, także ona dodaje tutaj dużo klimatu. Ten bukiet przepięknie wygląda, już się nie mogę doczekać, aż zapalę też te bordowe świece. Jak Majuśka już zaśnie, na pewno będzie fajny klimacik. Zobaczcie, jak fajnie tutaj wypełnia przestrzeń na tym obrusie ta pajęczyna i też maszyna do popcornu jest już nią wypełniona. Znajdźcie buszkę, zobaczcie, jak się wtapię w tą przestrzeń. Oprócz tego, że mamy już rozłożone mniej więcej dekoracje, to jeszcze przyjdą tutaj balony, które też trochę wypełnią tą przestrzeń i już się nie mogę doczekać, aż wszyscy przyjdą i będziemy mogli wspólnie świętować Halloween. Tak się prezentuje nasz salon na ten moment. Oczywiście jeszcze przyjdzie wiele, wiele, wiele dodatków. Ale to super już zaczyna wyglądać. Przepiękne są te ciasteczka duszki. Mega mi się podobają. Wszystko jest takie klimatyczne, halloweenowe. Zobaczyłam też na Pinterestie, że właśnie wypełnia się sokiem lub alkoholem, właśnie strzykawki i można to traktować jako takie szoty, więc też tak zrobiłam i jest dużo takiego właśnie halloweenowego motywu. Znalazłam też takie gumy do rzucia w kształcie oczu. Kiedy masz maszynę do popcornu, ale nie masz czasu zrobić tego popcornu, więc wrzucasz gotowy. I tak, słuchajcie, jest od samego początku, kiedy mam tą maszynę, że każdym razem mówię, że w końcu zrobię w niej popcorn. Nie udało. Także na razie to jest element po prostu dekoracyjny, a faktycznie to jest maszyna, w której można zrobić ten popcorn, a ja za każdym razem, żeby później nie bawić się w mycie i tak dalej, to po prostu wsypuję gotowy. Okazało się, że Majusia razem z dziadkami stanęła jeszcze chwilkę w korku, więc się troszkę spóźniła, więc ja mogłam wszystko dokończyć i tak prezentuje się efekt finalny. Teraz idę się ogarnąć, przybierać też Majusię, podrzucić Karolowi też strój, także zmieniamy się i zaraz przychodzą goście, więc będziemy ich wszyscy razem witać. Przyjechała Majusia, pokażę ci coś, Bubusiu. Na czym mama tutaj pracowała dzisiaj? Zobacz! Wow! Fajnie? Wow! Baloniki, łap balonika! Specjalnie dla ciebie mama takie zrobiła! Wow! Wiedziałam, że ci się to spodoba. Zobacz, jak tu jest dużo takich. Zobacz! Ale jesteś oczarowana, co? Podoba ci się. Patrz, ściągniemy go. Trzymaj go. Wow. Drugi. Hops. Fajnie tu jest. Zaraz tutaj będziemy gasić te wszystkie świeczuszki. I zaraz przyjdą do nas goście. Zobacz, co tutaj mama rozłożyła. Są owocki, nawet jest malinka. Chcesz taką malinkę? Nie, nie. Nie? Dobra, mama się. Tak, jest malinka, jest winogronka, jest truskaweczka. Też chcesz taką? Ale super! Gdzie te baloniki uciekają? Cały czas do góry uciekają przed tobą? Jak ci się podoba? Zobaczcie, jak przygotowałam. No bardzo fajnie. Mi to się najbardziej te kwiaty podobają. Fajnie, bo jest wszystko takie w kolorkach tych halloweenowych, nie? Wow, bierzemy takiego? Zobacz, tu jest twój strój! Strój dyńki! Taki strój jak ten balonik, taki sam. Podoba się ten balon najbardziej. Jaki słodki balonik! O-o! Zobacz! Tam poleciał do góry! Zobacz, tam w górze jest. O, tam jest. Tata ma podać? O, proszę. Majuśka zadowolona. Jak ona słodko wygląda. O, baloniku, gdzie poleciałeś? Wszyscy dzisiaj zupełnie na czarno, tak halloweenowo, a zaraz przebieramy Majuśkę w dynię. Wyobraźcie sobie, że jest 16:50, o 17:00 przychodzą ludzie, a ja jestem w rozsypce, bo dopiero co niedawno skończyłam wszystko ogarniać i szykować. A więc ten mój make-up zostawiłam na sam koniec, a w tym roku stwierdziłam, że przebiorę się za maskę. Jak ja wyglądam na razie jak ufoludek? Tak to wygląda, słuchajcie. Także dzisiaj będę się dużo uśmiechać. Tak,
prezentuje się mój look. Proszę bardzo, buty, ale maski. Garnitur, krawacik. Chciałam, słuchajcie, zamówić sobie ten żółty garnitur. Przyszedł mi, ale nie taki jak był. Po prostu przyszedł mi cały w paski, więc stwierdziłam, że postawię na drugi look, który był też z filmu Maska, gdzie on miał garnitur właśnie w paski. I stwierdziłam, że na szybko jestem to w stanie właśnie tak wyratować. Zielona twarz robi robotę. Idę sprawdzić, jak wygląda teraz Karol i po Majusie. Jestem ciekawa, jak ona na mnie zareaguje. Mam nadzieję, że się nie przestraszy. Majusia! Co to idzie? Hello! Zobacz, jak wyglądam. Fajny? Czy nie? Jak ty pięknie wyglądasz, jak dynia. Przyjdź, piąteczka. No, dobrze. Fajnie mama wygląda? Patrz, jaki mam kapelusz. Ty super wyglądasz jako taka dynia. Pięknie. Musimy jeszcze zmienić te gumeczki. Chodź, zmienimy. Ale jesteś słodka dynia, najsłodsza. Nie boisz się mnie, prawda? Jest w porządku. Rozpoczynamy naszą imprezę halloweenową. Majusia jako dynia, a ja jako postać z filmu Maska. Jak ona słodka wygląda. Jaka słodka bubusia. Majusia już podbija do malinki. Powiem wam, że naprawdę jestem zadowolona, jak to wszystko tutaj zrobiliśmy i bardzo, bardzo mi się podoba. Jedynie jeżeli chodzi o przysmaki dostępne dla Majuszki tutaj tak nisko, to są oczywiście malinki, a reszta jakichś takich słodkości, jakichś takich halloweenowych stricte przysmaków, są one umieszczone na tamtym głównym stole. I Majusia tak słodko w tym wygląda. Słuchajcie, ona chce chodzić normalnie w tym przebieraniu. Będą dęsy dzisiaj? Karol jeszcze mnie nie widział w takim wydaniu, także czas zobaczyć jego reakcję i w sumie moją reakcję na jego Dzień, Majusia! O Jezu, Majusia, jaka słodka! A ty jak wyglądasz? Poważnie? No. Jestem z wampirem. No właśnie, widzę. Ej, ale fajnie się trzymają tak, co? No, ale ja nie dałem rady soczewek założyć, ja nie dałem rady po prostu soczewek. Tak? Schodzę. Ale kupiłam cię w razie czego, żebyś w razie czego miała. Nie. Jezu, ale Majuśka, to jest hit. Słodka, nie, taka pinka. Ale ty masz mega dobre masz przebranie, takie już quality. Ja mam takie przebranie na szybko. Ale dobrze, że ubrałaś mafię. No, bo ja uznałem, że jestem właśnie wampirem mafijnym. A ty jesteś taka słodka. Słodka, Bubusia. I że to niesamowite. A zaraz przychodzą goście, będziemy tańczyć. Ej, no nie mogę z Majuśką. Jej, dęsy! I to wypchanie tutaj! Tak. Jejku! Majusia, wygrywasz jak na razie przebraniem. I teraz stop! Myślę, że w ogóle Majuśka totalnie wygra tym razem przebranie halloweenowe. Wszyscy się, słuchajcie, spóźnili, więc my zdążymy sobie na spokojnie jeszcze zrobić rodzinne zdjęcie. Niam, niam? Niam, niam! Majuśka już chce puścić piosenki. Impreza! Ale się cieszę, słuchajcie, to było warte organizacji tego wszystkiego. Pierwszy Halloween z Majuśką. Wow, przyszli goście, witamy gości! Wow! Powiedz buuuu! Hello! 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 Cześć! Yeah. Hello, cześć! Hello. Asia jest kimkolwiek, z bajki kimkolwiek, nie? A, pamiętam, pamiętam. A ja jestem kimkolwiek po prostu, mam pisak i można mnie nazwać, jak chcecie. Ale wow. Jak ja to w ogóle dawno nie byłam. Oczywiście. Wow. No tutaj to jest. Tutaj ile to zapłaciłaś na farmie dyni? Ogólnie stwierdziłam, że fajnie będzie, jeżeli będziemy mogły sobie też pomalować dyniki i też troszkę powycinać, jak ktoś będzie. Wow. Tak, ale super. Super. Ej, tam. Impreza halloweenowa teraz. To słodka dynia, najsłodsza. Dzień dobry. Witamy gości. Cześć. Jezu. A przepraszam, wysokie. Hello. Ale masz przebranie. Cześć. Hello. Nie spodziewałam się takiego przebrania po tobie. Cześć. Nie. Cześć, ja jestem jak coś wróżką z Wietnamu. O, super. Chcesz wróżkę? Tak. Chcesz czy nie? Nie chcę. Może? Chcę Majucha. Powiedz tak, musisz uważać na moją koleżankę, wróżkę, zębuszkę, bo ona nie jest taka fajna jak ja. Wow, ale fajnie. Masia, jesteś w wróżce. Dobra, Michał, kim ty jesteś? Blicą, ja jestem tym, co Asia. A kim jest Asia? Asia jest kimkolwiek. Kimkolwiek. Tak jest. A ty jesteś kimkolwiek. Ale pięknie, halloweenowo. Ej, jeszcze piękny stół jest. No. Tańczymy, Maja! I Majusia sama teraz! Wow! Jej! Uwaga, obrót wszyscy! Obrót! Kończyła się piosenka! Brawo! Majusia sobie dęsi tutaj do piosenek. Ciekawe, co ona sobie tak myśli, jak wszyscy są przebrani, ale podoba się jej na razie, więc super. Majusia, uwaga, uwaga, nie ma Majusi, jest! Majusia się podoba, ale najbardziej się podobają jej wszystkie tutaj stroje i wszyscy goście i się nie może napatrzeć jak na razie. Jej! Popatrz. Wow!
Po pierwsze mamy spineczki takie. Wow, przypniemy komuś takie spineczki. Ale super spineczka, taka fajna. Zapytaj się, kto chce taką spineczkę? Zobacz, możemy przypiąć tutaj. Ops, o, jest. Mamy tutaj naklejki. Przykleimy takie naklejki, zobacz. Przykleimy tam na wejściu taką. Mamusia podtrzyma truskawkę, daj. Nie? Chodź, idziemy przykleić tam na wejściu, przykleimy na drzwiach, tak? Przyklej tu, gdzie mama pokazuje. Wow. Chcesz więcej? No zobacz, tata ci da też. Przykleja. Brawo! Super! Dać Majusi? Tak? Brawi. Mamy ci pomóc, Majusiu? Nie. No to nie. Nie. Ej, nie, nowerka, ale że ty nawet zainwestowałaś w maszynę do popcornu, to jest przesada. A dziękuję, ale maszyna to już w sumie jest, wiesz, jest kiedyś sprzed dwóch lat. Zawodza tej maszyny jest taka, że nigdy nie zrobiła popcornu. A ona może robić popcorn? Nikt tego nie wie, bo nikt nigdy nie próbował. Już się do niej wsypuje popcorn gotowy, tak? Nie się dało. To jest jumpscare. Wszystko to jest dobre, wszystko postarane, bardzo ładnie. Na takie imprezki lubię być zaproszany, bo nie wchodzę z pustym żołądkiem. Ej, a to? Co to jest jadalne? No. To są chyba te pianki. To jest wszystko do kieszeni później po imprezie. Państwo Wiśniewscy. Pamiętajcie, że zawsze jak lubicie imprezki, to po imprezce jak wszystko chętnie wezmę, tak? Moją też mogę się zapykać, bo fajny taki słodziak. No wiecie, że gdzieś na weekend chcecie trochę odpocząć, to jakby ja zapraszam, macie kontakt do mnie, więc zadzwońcie. Ja na pewno waszą córką się zajmę. Serio, nic jej nie zrobię, aby co ja. Mam parę pomysłów pod kątem i moja się wydaje mi się, że będzie. Tak, została wybrana. Tutaj przyklejamy, tak? Która ci się podoba najbardziej, tak? Dobra, to odklejamy. Słodko. I gdzie mają się przyklejamy? Pokaż tutaj, gdzie chciałabyś. Tu? Tak blisko? Dobra. O, ślicznie. Możesz tak zrobić, żeby się przykleiła mocniej. O, brawo. Która jeszcze, co? Co to jest? Taka. Trochę straszna, co? Ale dzisiaj będziemy mieć tyle cioci i wujków, że po prostu... Będę tak się moc miała, że nie wiem, czy ona zacznie, czy będzie chciała. Właśnie. Może teraz Majusia, ty sama przykleisz. No o, jest. Brawo. Brawo. Teraz mama. Teraz co mam? Mama? Takie duże. Wow, trzymaj. Jest! Jej! Nie kopry, mówi bek. No, nie. A tam ma księżyc, zobacz, tata przyklei tutaj, zobacz. Tutaj wysoko księżyc jest, tak? O, rozciąganie i jedno. Bawimy się chowanego, Majuśka szuka, wszyscy się schowali. Jeden, szukamy was, szukamy. Gdzie są wszyscy, Maja? Gdzie są wszyscy? O Jezu, mama znaleziona. Jest mama, brawo, znaleziona. Gdzie jest reszta osób? Ej, mamy was. Ej, gdzie jesteście? O, ciocia. Jest, ciocia! Hej! Kogo jeszcze szukamy? Sprawdź za firanką. O, jest ciocia druga! O nie, zaraz nie. Tylko teraz jak ja stąd wyjdę. Zobacz. Zobaczymy tutaj, chodź. Uwaga, uwaga, uwaga! O, kuku! O, jest! No, znalazła mnie! Była pod stołem. Maja! Maja! No gdzie jest tam ktoś? O! Cześć! O, Jezu, jest! Jest! Brawo! Brawo! Najlepsze gra po nagrody. Uwaga, uwaga, rzucanki! Mają mnie rzucać? Nie. Ale coś tam rzuci. Jej! Brawo! Brawo! Rozdaj wszystkim takie. Daj cioci wujkowi. No, daj cioci wujkowi. Daj cioci, no. Brawo, super. O. Teraz dawaj twój. Połóż słupek na środku. Ekstra. Brawo. I teraz rzucamy. Jeden dla Mai, drugi dla Mai. No, Musi. Dziękuję ci, kochanie. Wyjaśnij. Uwaga. Kops. Jej, brawo. Ona czekała, aż będą oklaski. I hops, brawo! Yeah! Dobra, rzucam. Brawo! Ej, no, ja na takie imprezy serio mogę przychodzić. Uwaga, damy cioci. O, wujkowi damy. Proszę bardzo, proszę podać dalej. O, wujek Olek tam jeszcze jest, zobacz. Oj, Olek, wujek. Ja. Wujek Olek. Przyszli następni goście. O, tak? O, super. No. O, chodź, idziemy otworzyć. Nowi goście, chodź, otworzymy. Daj rączkę, idziemy przywitać goście. O, wujek z ciocią wszystkich. Wujek i ciocia. Wujek i ciocia. Chodźcie, chodźcie do środka. Hello. Zapraszamy. Ja się matko. Ej, strasznie brawo. Jestem przybrany. Dzień dobry.
też, jakie króle. Widzowie na pewno cię spropsują za te przebrania. Tak. Ej, ja jestem Chodź ciocia szybko! Ale super! Miałem dużo pomysłów na dzisiaj i ostatecznie nie wyszedł żaden, więc dosłownie 10 minut przed wyjściem Hania mi wdała to. Pajęczyny powiedziała, będziesz mówił ze mną, dawaj szybko się nakonaj. To i po prostu narzuciłem to. I właśnie nie wiem, czy to bardziej jest mumia, czy ta wiedźma. Fajny Halloween urządziłaś. Dostaliśmy ogólnie polecenie od Werki, żeby ubrać się tak, żeby nie przestraszyć rocznego dziecka. Tak, ja właśnie o tym zapomniałam. Piękny pumpkin ogólnie. Piękny pumpkin! Chcę spytać Wery, czy wymyśliła sobie strój przez memy, które były, czy ona nie wie o tym. Jesteś okropnym. Ja jej to powiem. Nie. Teraz będę twoim przyjacielem i ja to powiem. Dobrze. To jest mega zawodne, ale jakby co, tak nie uważamy. Nie, no ja tak nie uważam, ale były takie memy, no. Ale masz straszny kubeczek halloweenowy, wow. Bo ja właśnie tak manifestuję, że najbardziej wytrwali zostaną na Harry'ego Pottera na samym końcu. Patrzcie, jak Majuszka pije, ona nie pije tak z rureczki, no, tylko się nauczyła tak, że sobie namacza. O, i jak na złóżeczki. Słodka. Ale masz super imprezkę, Majusia, podoba ci się? Pierwsza halloweenowa imprezka, wuhu! Ojej, jak się śmiecha! Ja, ona nie może na mnie patrzeć! Jej! Na koniec akrobacja! I rozbieg, i na taty! I dawać ją! O Jezu! Jezu, oni to ćwiczyli na pewno! Dobra, Bartek, robimy dziecko czy nie? W tym momencie. Jak się nie zgodzisz, to inny będzie. Powiedz wow. Ej, to jest Podlaska bezpośrednio. Wow. Tak, idziemy. Pa, pa wszystkim. Pa, pa. Dzięki, Maja. Cześć, moje dzieci. Idziemy spać. Pa, pa. O, zobacz, wujek przyszedł. Powiedz cześć, wujku. Była tutaj zabawa. Zapraszamy na imprezkę, chodź. Cześć. Chodź. Gdyby Majusia wyszła, gwiazda imprezy i delikatnie mnie rzuciła. Ej, ja bym nie rozumiał tej generacji. Ja chyba jestem najmłodszy stąd. A ty nie umiesz zawiązać normalnie? Ja cię mogę zawiązać. No nie, teraz! Macie filmy! Macie filmy! Filmik macie! O, błysz! O, super! Jest! Teraz gips! Teraz jeszcze gips! Super, dziękuję bardzo. O, czyli jednak przyszedłeś, Przemo? No dobra. Przemek powiedział, nie przychodzę, nie zdążę. Nagle przyszedł, super. Skupę, mi się chce tak, że nie wytrzymam. Jezu. Przemek z Wiczką, kochani, przywieźli dla Majuszki takie coś. Z Majusia zrobi jutro unboxing. Chłopcy. Ogólnie nie ma Majusi, bo już pojechała do dziadków, ale chyba nawet dobrze, bo jakby mnie zobaczyła, to mogłabym. No pierwszy raz. Ja nie przypomnę. A ty co jeszcze? No jak to co? Czarownica. Przemek spojrzał w lustro i narysował to, co widzi. Przemek się przeraża klauna. Wyglądam jak naprawdę niezwykle. Ale mega szacun, że specjalnie pod film Werki przefarbowałeś włos na zielono. No właśnie, jestem Jokerem. Mega moce. Ogólnie ja się wstydziłem spytać, memowali nowe dobra, zęby. Dobra, pokażę ci. Pokaż jak wygląda, że duże zęby, tak? Duże białe zęby. To jest związane z tym memem, czy nie? No, a ja się bałem się spytać czegoś. No ale poczekaj, a coś kojarzy jak teraz tak zrobiłaś. Ale ty naprawdę... Ej, ale dobra! Nie, no to jest coś w tym! Jakby... Taki long term. To jest bardzo dobre, moim zdaniem. Kochani, najważniejsze jest to, żeby mieć po prostu dystans do siebie. Tak. Werka mi powiedziała, żebym wołał, jak będę się trzykł i się czuję jak... Yeah. Nie, ale to nie o to chodzi. Otwórz kibelek. To Przemek zostawił niespodziankę. To jest ta z Harry'ego Pottera. Tak, krzycząca tak? Marta. Tak, i wygląda tutaj, jakby to w ogóle twarz Harry'ego Pottera była wsadzona. No, to prawda, trochę jest podobna. To, co, mam siadę, czy...? Nie, ja już zamykam. Gramy, słuchajcie, w grę, która sprawdza, czy ktoś umie przepraszać i jak ktoś klaśnie i faktycznie się to uda, to wtedy nie przegrywa, jeżeli no nie uda mu się klasnąć, to wtedy po prostu musi przeprosić, więc zobaczymy, kto okaże się osobą, która nie umie przepraszać. Mega fajnie się gra w tą grę, super. Olek! Ale nikt nie zwróci uwagi, lecimy.
O! Przepraszam. To się tylko nadmienić, że w tej konkurencji jest wygrana. Dwie osoby wygrywają, idę po prezent. A ja bym się bardziej starał. Nie wiem, że mam. Ej, może następna runda, też nie wiedziałem, że mam się starać. Ej, dobra, dobra, to na... Tak, to nie fair! Odbiera! Następna! Dobra, to jedno będziecie spółdzielić i drugie będzie ktoś tak... Ja, ale lipa! Ale lipa! Ale nie, no Karol zmanipulował żoną. Aaaa, moja! Jest i finał tutaj! Przepraszam, że nie ma tego tańca, bo się czuję jak to nie! Bo wiesz, trzeba przepraszać, więc my zostaliśmy, nie? Udzieliście Lego. Możecie razem poukładać, ale... Będziemy się poukładać, bo nie czuł ciebie. My jesteśmy towarzystwem, które uwielbia challenge i różne nagrody, więc zorganizowałam różne nagrody. Wcześniej dałam właśnie jedno Lego Halloweenowe, a drugie będzie właśnie takie. Takie kotki i takie toksyczne, bardzo, bardzo kwaśne smakołyki, także takie będą nagrody dla kolejnych zwycięzców. Ja bardzo lubię wręczać prezenty i też organizować jakieś takie nagrody, więc to był dla mnie czysty, czysty fan. Teraz będzie finał! O nie, mam nadzieję, że Fizz nie wygra głównej nagrody! Wy jesteście zwycięzcami, możecie sobie wybrać. Nie, ja dla mnie kotek. Mogę wybrać kotka? No może, rzeczywiście. Dziękuję, Werka. Dziękujemy. No, przepraszam. Jako, że jest Halloween, to postanowiliśmy też zagrać w Mafię. Mafię prowadzi nam dzisiaj Maja. Wszyscy już mają swoje karty. Dajcie znać, czy wy już graliście w Mafię. Oczywiście Mafię też możecie zobaczyć na kanale Karola. I co? Zaczynamy grać? Zaczynamy. Czy każdy wie, jaką ma rolę? Ja jestem obywatelem. W takim razie, w małym miasteczku, w północy. W Północnej Ameryce Wschodniej zapanowała mafia. Ale bardziej Nowy Jork czy bardziej Miami? Bardziej Amazonia Północna, Południowa Wschodnia. Okej. Okay. Ale Amazonia nie jest za północny. Chodzi po prostu o to, że to jest wyimaginowane miejsce. Jesteś mafią, przyznaj się. Mega dobra karta. Jako mafio... O, żartuję, jako obywatel ją wykorzystam.